Kiedy na początku lat 90. nadawaliśmy kształt odzyskiwanej wolności, w dyskursie publicznym dominowało hasło końca historii. Francis Fukuyama rzucił je w eter, wyrażając przekonanie elit świata zachodniego o niejako braku alternatywy dla demokracji liberalnej z wolnym rynkiem. W tym samym czasie Jan Paweł II w encyklice Centesimus Annus określał warunki, jakie spełniać musi demokracja, aby naprawdę służyła człowiekowi. I ostrzegał, że nie realizując wartości, demokracja przepoczwarza się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. W jakiej kondycji znajduje się demokracja w krajach świata zachodniego? Czy forsowane zmiany cywilizacyjne zmierzają do budowania demokracji autentycznej, czy demokracji totalitarnej? Czy ostrzeżenia Jana Pawła II pozostają nadal tylko na papierze, czy już obserwujemy ich materializację? Serdecznie zapraszam do udziału w 19. Sympozjum Tarnogórskim. Czy się będzie działo? Mowa. Niestety, covidowe obostrzenia nakazują ograniczyć liczbę uczestników.